Ok, mały tip dotyczący składania silnika Pinto. Jeżeli pracujemy przy dole silnika, a konkretnie mówiąc przy pompie olejowej, warto pamiętać, aby zawczasu założyć ćpień, który napędza raz pompę oleju, dwa aparat zapłonowy poprzez zębatkę, która znajduje się na wałku pomocniczym. Jak widzimy, ten pin jest sześciokątny, jak dobrze patrzę, tak, sześciokątny. Ma taki zarypisty talerzyk. Ten talerzyk powoduje to, że jak go włożymy, to on sobie nie wypadnie z drugiej strony. Jak zapomnimy założyć tego w ten sposób, to później trzeba będzie niestety zdjąć ten talerzyk, bo inaczej się go nie da założyć i założyć go od drugiej strony razem z aparatem. Tylko wtedy przy każdym demontażu aparatu bardzo ładnie może nam na przykład wypaść. Tego warto o tym pamiętać, bo jeżeli go nie założymy teraz, to będziemy musieli znowu zdejmować miskę. Ja się przyznam, szczerze zapomniałem, dlatego właśnie dobiegłem dzisiaj rano po ładną uszczeleczkę do miski olejowej. Wszystko musiałem zczyścić na nowo i zamontować ładnie ćpień. Ale przynajmniej będzie tak, jak fabryka chciała. Stay tuned!